dochody grupy Azoty zwiększyły się o 7% do 9 miliardów 600 milionów złotych. Wartość EBITDA wzrosła o 200 milionów, osiągnęła poziom 1 262 000 000 złotych. Był to bardzo dobry wynik, drugi co do wysokości w historii grupy Azoty. W wynikach 2017 roku bardzo istotnie wyróżnił się segment tworzyw, który wygenerował EBITDA na poziomie 250 milionów. Był to rekordowy wynik w historii grupy. Równie dobre wyniki osiągnęliśmy w segmencie chemii, gdzie dominowały wyniki grupy produktów pigmentów oraz alkoholi OXO. 2018 rok to będzie rokiem wzmożonych inwestycji. Rozpoczynamy z poziomu 1 600 000 000 w 2018 roku. Potem kolejne lata przyniosą rozwinięcie programu inwestycyjnego, który planujemy mniej więcej skończyć w 2022. Tam będzie szczyt wydatków inwestycyjnych. I w 2022 roku planujemy również uruchomienie największej naszej inwestycji polimery Police.